Planując zakupy do pokoiku Twojego dziecka, bardzo proszę, żebyś kierowała się rozsądkiem, a nie tylko modą. Nie jest istotne, by rzeczy ślicznie wyglądały. Istotniejsze jest to, by były one funkcjonalne i bezpieczne. Niektóre mamy mają możliwość urządzenia pokoiku dla swojego dziecka w osobnym pomieszczeniu, ale są mamy, które wolą maleńkiego noworodka mieć blisko siebie, stąd urządzają miejsce w swojej sypialni. Ściany pokoju Twojego dziecka powinny mieć pastelowe kolory. Pokój powinien być jasny, wesoły i przyjazny. Istotne jest, by pomalowany był farbami, które mają atest Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i żeby były bezpieczne. A co z tapetami? Za chwilę może to się okazać bardzo niepraktyczne. Jeśli Twój maluszek podrośnie i obudzi się w nim dusza artysty, może te tapety pomalować albo zedrzeć. Jeśli chodzi o oświetlenie, dobrze by było, gdyby w pokoiku dziecka oprócz górnego światła znajdowała się mała lampka, która umożliwi przewijanie czy karmienie Twojego dziecka w godzinach nocnych. Najważniejszym sprzętem w pokoju Twojego dziecka jest oczywiście łóżeczko. Ważne jest, by było pomalowane farbą, która jest bezpieczna dla Twojego dziecka. Łóżeczko powinno mieć regulowane dno. Na rynku spotkasz różne modele. Możesz kupić na przykład łóżeczko, które rośnie wraz z dzieckiem, jeśli warunki lokalowe Ci na to pozwalają. Bardzo ważne jest, by w łóżeczku był twardy materac. Zakup pokrowiec, który będziesz mogła prać, aby zachować higienę Twojego maluszka. W łóżeczku nie powinno być poduszki ani kołderki. Noworodek niestety może w nocy nakryć się kołderką, a to byłoby niebezpieczne. Najlepiej, kiedy dziecko śpi na twardej, płaskiej powierzchni i zawinięty jest w kocyk lub w śpiworek. Wtedy masz pewność, że dziecko nie odkryje się w nocy. Łóżeczka nie stawiamy przy kaloryferze. To zazwyczaj wysusza bardzo śluzówki u noworodka. Nad łóżeczkiem nie wieszamy żadnej półki. Wszystkie ciężkie przedmioty, które mogłyby upaść na dziecko, byłyby niebezpieczne. Nad łóżeczkiem nie wieszamy też karuzelek dla dziecka. Dla noworodka jest to absolutnie niewskazane. Zaburza to jego rozwój. Karuzelkę możesz powiesić, kiedy dziecko ma już 3 bądź 4 miesiące. Nad łóżeczkiem dziecka nie wieszajmy baldachimów. Zazwyczaj jest to siedlisko kurzu i roztoczy. Z tego samego powodu raczej starajmy się unikać zawieszania zasłon bądź kładzenia dywanów. Jest to też dodatkowe siedlisko kurzu. Drugim ważnym sprzętem w pokoju Twojego dziecka jest przewijak. Pamiętamy o zasadzie. Powinien on być umieszczony na takiej wysokości, byś podczas przewijania swojego dziecka oszczędzała swój kręgosłup. Możesz do tego wykorzystać komodę, na której leży przewijak, a w szufladach komody umieścić ubranka dla Twojego dziecka. Pamiętamy o kolejnej zasadzie. Podczas przewijania, podczas pielęgnacji nie odchodzimy od dziecka, dlatego wszystkie niezbędne kosmetyki, pieluszki powinny być w zasięgu Twojej ręki. Kolejnym ważnym sprzętem dla Twojego dziecka jest wanienka. Bardzo ważne, żeby miała płaskie, niewyprofilowane dno oraz to, żeby była duża, na tyle, byś mogła włożyć do niej łokieć wraz z nadgarstkiem. To bardzo ułatwi Ci manewrowanie podczas kąpieli. Wanienkę możesz podczas kąpieli umieścić na stelażu albo postawić na komodzie. Dobrym pomysłem jest też postawienie wanienki na podłodze. Dodatkowym ważnym wyposażeniem w pokoiku Twojego dziecka powinien być wygodny fotel, w którym podczas karmienia spędzisz bardzo wiele godzin. Wygodny to znaczy taki, który będzie miał podłokietniki. Dobrze byłoby, gdybyś zaopatrzyła się w poduszkę, na której będziesz mogła położyć swojego maluszka do karmienia. Jeżeli nie masz takiej poduszki, można wykorzystać do tego swojego Jaśka albo swoją własną poduszkę. Pamiętaj, że dobry rodzic to nie taki, który kupuje najnowsze gadżety. Najistotniejsze jest to, żeby rzeczy były wygodne i bezpieczne dla Twojego dziecka.